Fundacja z pompą powstała w czerwcu 2013 roku właśnie w tym budynku, Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego UCK. Założyli ją rodzice dzieci chorych na nowotwory krwi. Nasze maluchy kończyły już pobyt w szpitalu, a my postanowiliśmy wspierać oddział, na którym były leczone. Trafiają tu dzieci z całego Pomorza. Duża zachorowalność na nowotwory krwi powoduje, że stale używany sprzęt psuje się, a na cykliczną wymianę na nowy szpital nie ma pieniędzy. Spędziliśmy tu ze swoimi dziećmi jako pacjenci wiele miesięcy. Wiemy, czego potrzeba i staramy się te luki wypełniać, kupując nowy sprzęt. Wszystkie zakupy konsultujemy z pielęgniarkami i lekarzami. Chętnie słuchamy też podpowiedzi rodziców aktualnie leczonych dzieci. Reagujemy na bieżące potrzeby. Naszym celem jest doposażenie oddziału hematologii dziecięcej. Przekazaliśmy dotąd kilka pomp infuzyjnych, stojaki do kroplówek, także wiele drobniejszego sprzętu, termometry, ciśnieniomierze oraz jednorazowego użytku, wenflony, korki do cewników centralnych. Kupiliśmy też nowe łóżko zabiegowe, bo to tu wykonywane są punkcje lędźwiowe i pobierany jest szpik. Nowy fotel zabiegowy przekazany przez fundację jest znacznie wygodniejszy i dla pacjentów, i dla personelu. Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 50 tysięcy złotych. Chcielibyśmy wyposażyć każdą z sal w kardiomonitor. Docelowo miałby stanąć przy każdym łóżku. Chcemy wymienić pościel. W planach także program edukacyjny All-in dla rodziców i lekarzy różnych specjalności, warsztaty psychologiczne dla personelu medycznego, arte i muzykoterapia dla pacjentów oraz finansowa pomoc indywidualna. Na wszelkie dozwolone prawem sposoby gromadzimy środki, by realizować swoją misję. Przeprowadziliśmy 3 zbiórki publiczne, m.in. podczas akcji Napompuj się dla dzieci połączonej z biciem rekordu Guinnessa w zbiorowym robieniu pompek przez minutę oraz koncertu charytatywnego w Radiu Gdańsk. Piknik rodzinny zorganizowali na rzecz Fundacji z pompą uczniowie i nauczyciele szkoły w Pińczynie. Oddział hematologii dziecięcej na nasze zaproszenie odwiedzili aktorka Emilia Komarnicka, siatkarki PGE Atomu Trefl Sopot oraz członkowie Polish Garrison Star Wars. Nasze działania wsparli m.in. marszałek pomorski Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Nazwa naszej fundacji wzięła się właśnie od tej pompy, bo to ich najbardziej brakowało, gdy byliśmy na oddziale. Podczas leczenia jedno dziecko potrzebuje czasem nawet 3 takich urządzeń. Od powstania fundacji przybyło ich 8. To na chwilę obecną rozwiązało problem, ale my wciąż zbieramy na kolejne pompy, bo przecież zawsze któraś może się zepsuć. To, co zrobiliśmy do tej pory, nie byłoby możliwe bez naszych darczyńców i wolontariuszy. To zarówno pomorskie firmy, jak i osoby prywatne. Wszystkim z całego serca dziękujemy i prosimy o więcej, bo zbieramy na kardiomonitory, pompy, specjalistyczną wagę. Chcemy wymienić mocno zużytą pościel. Jeden kardiomonitor kosztuje 11 tysięcy złotych. Pompa od 5 do 6 tysięcy złotych. Komplet pościeli dla całego oddziału to 2,5 tysiąca złotych. Zachęcamy do współpracy z Fundacją z Pompą. Znajdziecie nas w internecie i na Facebooku.